Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Cześć, siemanko. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Cyberpunk 2077. Ja wróciłem ponownie do tego samego, tej samej lokacji, w której byłem w poprzednim odcinku, bo nie mogę tak zakończyć bez happy endu. Dobra, troszeczkę tu pospacerowałem i chyba znalazłem rozwiązanie tego zadania. Więc tak. Tu chyba coś leży. Różaniec. I tu jest. Nie przeszkadzajcie, zawartość. Bierzemy to. Już kompletnie odbiło tu i nie jest bezpiecznie. Staram się. Ok. I teraz możemy z tego co widzę Reginie odpowiedzieć. Bazet nie żyje, musiał mieć bujną przeszłość, bo był kompletnym paranoikiem na punkcie bezpieczeństwa. Bo stworzyć własną wersję lodu, udało mu się tylko zrobić zwarcie. Rodzina musiała wypiec przed dom, żeby sprawdzić, co się dzieje. A wtedy uruchomiły się systemy ochrony. Facetowi odbiło na... po fakcie. Smutna historia. No właśnie. Biedny tym tyle czasu żył w strachu, żeby ktoś go dorwie, aż mu kompletnie odjebało i urządził zasadzkę z własnego domu. Dokładnie, dobra. To będzie tyle. No i dzięki temu zadanie ukończone. Dobra. A my się teraz przenosimy na... Gdzie my się przeniesiemy? Ja się teraz przeniosę. Rejon. O, tu widzę jeszcze jakieś są zadania. W sumie dobra. Tutaj znajdzie człowiek. Dobra. Te zadanie chyba się zajmiemy się. Jeszcze widzę, jest zwiększona aktywność grup przestępczych, więc troszeczkę na pewno się będzie działo. Śledź zadanie. Zadanie nazywało. Kontrakty, aha, dobra. Tak trzeba zrobić. Dobra. Zadanie ukończone. Dobra, super. Ładne widoki. Dobra. Także co? Widzimy się już na miejscu docelowym. Dobra, ja już się zbliżam do punktu naszego spotkania. Zobaczymy, co mnie tam spotka. Mogę tu iść. Iść tu w prawo. Dobra. Trzeba być przygotowanym na wszystko. To jest kto? Sierżant. Dobra, to jego się niby odzywał nawet. Ty słyszałeś? Robicie coś z tymi kosiarzami? Nie ufam się. Tak, kosiarze.
spokojnie. Trzeba się będzie koło tego wraku zakręcić. Taka okazja się nie powtórzy. Dobra. V. Robimy ustawkę z agentami wywiadu Brazylii. Kogoś dla nich znajdziesz. Tylko słuchaj. Sprawdziłem ich i okazuje się, że działają bez zgody mamy i taty. To znaczy? Chodzi o to, że nasi klienci, choć są oficerami Agencji Wywiadu Brazylii, to działają bez wiedzy agencji. O, dlaczego? Przeceniasz mnie, V. Nie znam wszystkich odpowiedzi. Musisz im zadać to pytanie. Powodzenia. No i coś czuję, że będzie ciekawie. Odnajdź Marka Bene. Okej. Okay. Dobra. Spróbujemy go odnaleźć. Tak, wiesz, psychicznie. Idź do budynku Paradise. Budynek Paradise. Steven Santos, Agencja Wywiadu Federacyjnej Republiki Brazylii. Tak. Mamy namierzone te procesory. Gustowne wnętrze. Nie wygląda na dobrane przypadkowo. To własność agencji i punkt operacyjny. Zaraz zresztą dam ci próbkę naszych możliwości. Sprawdzimy cię. Pewnie. Sprawdźmy, co o mnie wiecie. Nie ruszaj się. Jest, tak jak myślałem, nomada. Baker? Pierwsze słyszę. Ale kto by tam za tymi waszymi plemionami nadążył? Korzystacie z baz, do których dostęp ma pewnie większość służb, a wybieracie dla mnie najnudniejsze fragmenty? Wiemy, kim jesteś. Nie wy jedni. Trochę na to pracowałem. Bierzemy go. Anna. Sygnał może w każdej chwili zniknąć. Nie mamy czasu. V, spójrz na ekran. Hens mówił, że kogoś szukacie. Rozumiem, że to ten facet. No, brawo. To Mark Bana. 37 lat, w agencji od 12. 183 cm wzrostu, brunet, dobrze zbudowany, przeszkolenie bojowe. Bana zaginął w Dogtown 6 miesięcy temu. Przed samym zniknięciem prosił o pomoc. Mamy nagranie. Dostałem. Kurwa. Idą po mnie. Idą. Przyślijcie kogoś. Biomonitor Bany uaktywnił się kilka dni temu. Sygnał dochodzi z Dogtown i przemieszcza się. Pytania? Ten Bana. Nagranie nie pozostawia wątpliwości. Czemu chcecie szukać człowieka, który nie żyje? A jeśli żyje? Musimy sprawdzić ten sygnał. Jesteśmy mu to winni. Jesteście dużą organizacją, macie swoich ludzi. Nie potrzebujecie mojej pomocy. Nie wyślemy tu oddziału specjalnego. Za duże ryzyko incydentu międzynarodowego. Wiem, że nie macie autoryzacji swojej agencji. Czemu więc to robicie? Więc musiał nas sprawdzić. Cwany chuje. Profesjonalista. Zgadza się. Działamy bez zgody agencji. Pytasz dlaczego? Gdy Bana zaginął, agencja uznała go za zabitego w akcji, choć ciała nigdy nie odnaleziono.
Teraz, gdy pojawił się sygnał z jego biomonitora, umywają ręce. Według systemów szansa, że Bana żyje, nie przekracza 4%. Pieprzyć systemy. Wypieli się na niego sukinsyny. Ale my tego nie zrobimy. Tak się po prostu nie robi. Są pewne zasady. Dlaczego Bana jest dla was taki ważny? Dzięki niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To on nas zrekrutował. Poza tym, czasem dzieje się coś tak niesprawiedliwego, że trudno siedzieć z założonymi rękami, okej? Liczą się dwie rzeczy. Pierwsza, Bana to nasz przyjaciel. Jesteśmy mu coś winni. Druga, płacimy ci za to, żebyś sprawdził jego sygnał, jasne? Z konsekwencjami sobie poradzimy. Macie jeszcze jakieś niespodzianki? No, niestety. Słuchaj, sygnał z biomonitora Bany idzie z Muzeum Organitopia w Terra Cognita. Problem jest taki, że są tam kosiarze. Ciągną do sygnału jak ćmy do lampy, a to nie wszystko. Z kosiarzami jest Boris Rybakow, eks-operator specnazu. Pies wojny. Pieprzona maszyna do zabijania. Czemu kosiarze ciągną za sygnałem? Nie mamy pojęcia. Kosiarze, ekspetnas, biomonitor uruchomiony po pół roku... No nie wiem. No też nam to się nie podoba. Ten Rybakow. Wiecie o nim coś, co mogłoby mi umilić potencjalne spotkanie? To strzelec wyborowy z elitarnej jednostki ze 167 potwierdzonymi trafieniami. Szczepy wzrokowe w pełnej synchronizacji z oprzyrządowaniem optycznym. Przyspieszone reakcje, pompy adrenalinowe. A do tego jakaś eksperymentalna sowiecka technologia umożliwiająca hakowanie wszczepów wzrokowych wroga. Ciekawie. Dobra, wszystko jasne. Biorę się do roboty. Wysyłam ci koordynaty. Anna do ciebie zadzwoni, gdy zbliżysz się do sygnału. Znajdź Banę. Albo chociaż ten cholerny biomonitor. Postaram się. Wow. No, powiem szczerze, brzmi to interesująco i wcale nie tak łatwo może być. Nie płukać mi. A, czekajcie. Pomyliłem zejścia. Tam będzie na górze, sądząc po tym wszystkim. Potrzebuję broni. To nie wystarczy. Tu musisz mieć pewny krok. Wiesz, żeby ci nie podskakiwali. Gdzie tu jest? Tutaj się do organizacji. Wezwij windę. Taras i Terra Cognita. Trzecie. No, za daleko pojadę. Jeszcze
15 metrów. Wow. A, z obu stron, zajebiście. A, i to jest rzut. Ale elegancko, no po prostu super. Kolejny stoi. Tam jest kolejny. Nawet nie ma go jak odwrócić uwagę mu. Dobra. A, dobra, polas. A tu idzie kolejny. Nie wiem, czy tu się nie zastanawiać i ten... zrobić tego na... góra. Bo i tak mi się nie udało utrzymać. Dobra. Lecimy z koksem. O, poprosił tą broń. Tą broń. Sobie trzeba było tam trzymać, dobra. Coś tam przejść? Zauważywszy? Stąd trochę to głupie jest miejsce, ale dobra, spróbujemy. Ognie, kurwa! Okej. Kurwa, to atak! No co ty? Oczywiście, że atak. Kurwa! Super. Okej, idziemy wyżej. Ktoś tu gdzieś jeszcze jest. Nie dam rady przejść, ale... No właśnie. Medytacja. Kurde, jakie to duże. Co bardzo wiem... Co ten gość tu ma? Komponenty. Ja myślałem, że coś cenniejszego. Lecimy na górę. Chyba zagrożenia. Okej. Wow. Wozów jest. My mamy iść tam. Miasteczko w sumie. Miasteczko. Dzielnica w sumie. Dobra,
raczej być. To jest kosiarz. Oczywiście, czyli kosiarzy trzeba wytępić. Co, coś mówią? Ni chuja. Weszli, pozamykało drzwi i do teraz kontakt zerwany. Mamy obstawić teren i czekać. Jak wyjdzie ktoś nie od nas, strzelać. Aha. Ja chcę żyć! Aha. Zjanki wyjdzieru! Mamy go! Ololo! Będę. Pójdziemy. Myślę, że mnie za łatwo tak szybko. Dobra, to je, mam iść jeszcze. Dół. Faktycznie. Tu. O, przeskakuj. Żyjesz? Poczekaj z pytaniami. Jestem ranny. A jeszcze ci kosiarze. Rozumiem. Gdzie jesteś? Najpierw idź do głównej sali muzeum. A potem cię pokieruję. Idź do głównej sali muzeum, okej. Tędy chyba trzeba będzie iść. O, ho, ho. Już ja widzę. Głównego gościa. A... jeżeli ja jestem tu w stanie, ja go mogę zrobić tym. Kuźwa, to jest dwóch takich. Dobra, jeden nie żyje. Trafiłem go! Wyjść w ogóle? Było tu więcej chyba nie ma, ale fajne muzeum w sumie. A i zginiesz. Zaklepuję szczepy! Dolary, tak słabo. Flankowa! Typ sojuszniczy. Ze się to chyba uzbroili. Chyba kolejny.
to jest? To są miny? Ja pierdolę. To są miny. Mogliście wiedzieć. Ja chciał na górę jednak wleźć. Jak tam na górę wleźć? Tędy się jakoś to da? Nie, tędy się nie da. Niestety. Gdzie zaraz? Tutaj chyba tędy się da. Może się nie da? Namać. Tak zarośnięte. Nie doskoczę nawet. Dobra, trudno. Pora tak iść. Jebać sukę! Zwalać kogoś. Się taki mocniej ukrywa. O, tam jest jakieś działko. Plecy. Więcej. Tryb sojuszniczy. Dobra, niech będzie. Ha. A, tam jeszcze jest. Tu dostępu nie mam za bardzo, ani tu. Aha, dobra, tutaj to mam. A? Okej. Co? Gdzie? Co? Jak? Cholera jasna. Kto to do mnie strzela? Jesteś gdzieś na górze? Czy co? Możliwe. Wysoko. Coś tu mi nie gra. Dobra, czyli musimy zejść się.
ten sposób. Dobra. Co tutaj mamy? Komponenty. Dobra, możemy to wziąć. Dalej. Tryb asysty. O lo 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 lo. Za dużo to ja tutaj nie widzę. Ja pajuma! Jakiś Rosjanie tu byli? Sytuacja się jebie! Co my tu dalej mamy? Dobrze. 20 metrów mam jeszcze. MCU. Okej. Ciekawe. Udało ci się. Idź do hali głównej. Na końcu znajdziesz schody. Wejdź po nich. Czekam w pokoju na piętrze. Tylko proszę uważaj. Gdzieś w pobliżu jest ich żołnierz sił specjalnych. Ryba. O! Miejsce wyłączności. A, czyli to dopiero się zacznie. Zajebiście. Może ja tak zrobię. Zapis stan gry. Na wszelki wypadek. Może nie będzie potrzebne. 50 metrów. Dobra. Zobaczmy. Co my tu mamy? Zróbmy to. Mam iść tam. Zwróć uwagę. No to może skutkować, że ktoś tam jest. Może nie tyle skutkować, co dawać punkt. Przywieszone ostatnie urządzenie. Tryb asysty jest niedopuszczalny. No. Gdzie wejść nie można. Kolejne. Kolejna kamerka. Po prostu jest za pusto. Aż niesłychane, żeby to było tak pusto. Z tego nie dostanę. Spokój. Zobaczymy, kiedy to będzie przełamane. Musimy też na jakieś miny nie wejść. Nędy się przydadzą. No wiedziałem. Kurwa mać! Kto to jest? A to jest ten cały Rybakow. Okej. Aż 17.
niedobrze. Bardzo niedobrze. Jest. Czekaj, czas tej broni. Zwarcie. Ruszaj się tak, kurwa, stój w miejscu, gościu jechany. Jest jakoś podatny na te strzały. O, dobra, wypalenie. Nie wiem, ile on ma życia jeszcze w sumie. Chociaż nie, ma sporo z całkiem życia. Dobra, idziemy na dół. Tak zwany głos, można powiedzieć. Ha! Znikł? Przepadł? Co się z nim stało? Zniszcz drony? Strzela. Pierdziele, co to w ogóle jest? Przeładowuj się szybciej. Jeszcze. Chyba jest. Pokona Jurybokowa. Dobra. Gdzie on jest? Niech mi ktoś powie. Zabiorę serduszko! Wypalanie. 60 ile mu wypali? 7% raptem? A pierdziele. To jest znowu ten, co się umie. Cielę.
fajna, tylko że niestety... Niestety... Masz innych tekstów? Mam 45%. Gdzie on kuźwa jest? Nie da się nic zrobić. Jeszcze oczywiście broń się musiała skończyć, amunicja. I teraz. Chyba oczywiście zawsze musi mieć amunicję z zabraku. Wsparcia nie mam, sygnał przywołania nie. Wow. Ja to już prawie. A tam jesteś. Dalać.
serduszka. Zaraz ci zabiorę serduszko. 4% zostały. Ostatnie 4% ciki. Dobra. Chyba powinno wystarczyć. Dobrze. Rybarów nie żyje. Czekam w pokoju na piętrze. Sulimow. Cel kontraktu zabijanie. Okej. Dobra. Udało się. Nie było tak tragicznie. Dobra, co my tu mamy? Muzeum Organitopia. Rybaków masz zdjąć Katię. To polecenie od Sowolu. Samej góry. Katia brała udział przy jakimś przesłuchaniu, którego oficjalnie nie było. Podobno w czasie tego przesłuchania umarło się komuś, kto umrzeć nie powinien. Podobno do celu nie... do końca nie wiadomo, lepiej nie pytać, wiesz jak jest. A skoro Katia była obecna przy czymś, co podobno wcale się nie wydarzyło, to na pewno dni Katii na tym świecie są policzone. Zabij ją, zlikwiduj świadka, a Sowicie cię wynagrodzi za wyciszenie sprawy. No proszę. Vi? Tu Anna. Zbliżasz się do sygnału Bany. On chyba żyje. Co? Słuchaj, zostaję na łączach. Dobra, co my tu mamy? Znajdź. Tu widzę są drzwi. Kryte. Okej, okay. Stworzone. Coś tu jeszcze jest? Nie ma. Hej, tylko spokojnie. Wszystko wytłumaczę. Co to kuźwa jest? Dlaczego korzystasz z jego głosu? Wszczep foniczny. Musiałam mieć pewność, że mi pomożecie. Jestem Katia Karelina, Sowoil. Potrzebuję pomocy waszej agencji. Domyślam się, że jesteś na łączach ze swoimi ludźmi. Słyszą cię. Gdzie jest Bana? To już nieważne. Czyli nie żyje. Bana nie żyje. Mów. Skąd wiesz, że Bana nie żyje? Posłuchaj. Naraziłam się własnej korporacji. Sowoil mnie ściga. Sowoil... Oni mi nie odpuszczą, rozumiesz? Zadałem ci pytanie. Vi, sprawdziliśmy ją. To specjalistka od uzyskiwania informacji. Chodzi o przesłuchania. Podobno jesteś specjalistką od przesłuchań. A twoja droga i droga Bany najwyraźniej się przecięły. Spokojnie. Schwytaliśmy Banę w Dogtown. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, dla kogo pracuje. To wyszło podczas przesłuchania. Utrzymywałam go przy życiu. Podawałam leki. To, co potem się stało, to nie zależało ode mnie. Suka kłamie. Vi, aktualizuje cel zadania. Zabij ją i przynieś biomonitor. Bez odbioru. Kurwa. Anna. No? Co mówią twoi ludzie? Niedobrze. Wolisz nie wiedzieć. Ale o czym my rozmawiamy? Mam dla was dane. Bądźmy profesjonalistami. Nie ma żadnych nas. Przyjaciele Bany z agencji wynajęli mnie, żeby go znaleźć. Albo jego biomonitor. Czekaj, wynajęli cię? Czyli jesteś najemnikiem. To, co zrobiłam, to była tylko moja praca. Na pewno to rozumiesz. Nie zabijaj mnie. Mam propozycję. Tylko mnie wysłuchaj. Dawaj, tylko szybko. To jest biomonitor Bany. Daję ci go, bo widzę, że jesteś kimś rozsądnym. Dam ci też
namiary na skrytkę w Dogtown, w której trzymam swój sprzęt. A w zamian? Po prostu mnie zostaw. Co ci obchodzi jakiś bana? O, Jezu kochany. Co ja mam tu zrobić? Zresztą tamci mówili, że albo jego znajdę żywego, albo biomonitor, więc w sumie dla mnie to... Dawaj namiary na tę kryjówkę. Okej, już wysyłam. Lepiej się stąd zbieraj. Mhm. Ty też. Biomonitor. Zostaw mnie, proszę. Zostaw cię. Nie, tak biorę. Dobra. Opuszczamy to muzeum. Oczywiście zawsze była krótsza droga. No serio? Nie można było tak od razu? Lecimy. Ja miało być spokojnie. Tędy. Dokąd ja mam tu iść? Zanieść bym agentom, okej. Okay. Strefa zagrożenia? Jaka strefa zagrożenia? Wrzuć biomonitor do skrytki. Nie przynoś go Anie. Informuję informacje o śmierci Bony, tylko nam zaszkodzą. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Zrób to. Kasę i tak dostaniesz. Ja pierdzielę, to każdy na swoją kartę gra. Brazylia podpisuje właśnie wielomilionowy kontrakt z Sofoilem. Zgadnij, co się stanie, jeśli Anna ujawni, że Sawville zamordował brazylijskiego agenta. Dojdzie do zerwania kontraktu. Wiele ważnych ludzi straci poważne pieniądze, a my będziemy mieć poważne kłopoty. Upowszechniając dane z biomonitora Bany, wydamy na siebie wyrok śmierci. Nie chcę umierać, Vi. Bądź rozsądny, nie przychodź do nas i zostaw ten pieprzony... O w mordę, ale tu się dzieje. W skrytce. Zanieśmy... Aha, okej. Okay. Mogę im zanieść, wtedy się rozpęta wojna. Albo opcjonalnie. Parter. Ja się zastanawiam, co by tu się wydarzyło w jednym i w drugim przypadku. Poniekąd to też tuszowanie takich rzeczy jest. Teraz tak, w skrytce teoretycznie. Mapkę poproszę. Aha, i tu jest tak. Tu można zanieść im, a tu można to schować w skrytce. Okej. Okay. Dobra, schowamy tej skrytce, niech będzie. W sumie niech to będzie pokój w końcu. A nie jakieś zamieszki kolejne. Nie do końca mi się to podoba, te rozwiązanie. Ale... Thank you.
Dobra. Wszystko załatwione? No i pięknie. Trochę się nam historia zaplątała, nie? Trochę tak. Ale podjąłeś słuszną decyzję. Rozsądek, a nie brawura. Zawsze to powtarzam. Leci przelew, kontrakt zamknięty. No i super, mamy załatwioną sprawę. Dobrze, dobą mu ścieżką poszedłem. Także git. Tu widzę jeszcze jedna rzecz jest. A, tu jest lead, dobra. Teraz sobie weźmiemy te drugie zadanie, czyli to. Ale po drodze chyba jeszcze zajrzę. Właśnie o te czerwone powalczymy. Został na górze. Ma odsłonięty bomb! Flakuje! Dobra. Zajebany Vargas! Jeszcze? Ognia! No, czekam. Nie chce mi się po was chodzić. Uważajcie, ukrywa się. Chyba tak. No dobra, mniejsza z tym. Się wyłącza. Podłącza. E9-1C-72, czyli tak, E9. Tutaj nie mamy E9. E9 jest tu. 1C. 7A. 55. No dobra. O, 1C. 1. Aj, stupiłem.
jeszcze raz. 1C, 55 i będzie. Kolejne 55, 1C. Jest, 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 jest. Dobrze. Co tu mamy? Wrzaska udźwigu, wrzaska umiejętności. To, to amunicja. Okej, teraz zaraz nie będę mógł po nim chodzić. Ja nawet jeszcze mogę. Dobra. Okej. Tu jeszcze mam to. Jakiś chuj do mnie na tyłu! W postaci obstaw. Tak ciężko ten samochód jedzie. A, jeszcze coś. Klientowi wyjątkowo zależy na czasie. Chyba spierdala z miasta. Musisz się pośpieszyć. Zajebiście. Czasu, dokąd przed wskazanym miejscem. Daj sobie zajęcie, a nie straszysz ludzi. Wow. Wiedziałem. Jeszcze to ci. Policja jest pierdol.
lewo. Ulica odwołana, super. Ale oni jeszcze na pewno mnie to chcieli mnie dorwać. Ty, ja jestem stąd, nie świruj. Sorry, ja też jestem stąd. Co cały czas walka jest. Dzwonię. O, jeden towarzystwo jest. Ty, bo cię kurwa... Towarzystwo to widzę, nikt nie przyjedzie. Dobra. Okej, zgubiło mnie. Zacznie się zniżkowa zabawa. Co to takiego jest? Autofixer. Aha, dobra. To. Dobra. Super. Dobra, dzisiaj to chyba będzie jeszcze jeden. Ostatnia misja. Tamte były trochę dłuższe. Wydaje mi się, że powinno czasowo być ok. 103.5 radio. Do not change your frequency. Tu jest jakiś teleporter. Skrytka Tarot, twoje mieszkanie. Tutaj jestem. A, dobra. W ten sposób od Mister Hansa zrobię wszystkie kontrakty. Tu, z tego co mi się zdaje, tak to było tu. Jesteśmy na miejscu. To twój szczęśliwy dzień, Vi. Jeden z niewielu, kiedy za dobry uczynek w Night City możesz zarobić hajs zamiast ołowiu. Terroryści z organizacji Ognisty Świt planują wysadzić bombę w centrali biotechniki w Berlinie. Skąd wiem? Bo moja klientka Nell Springer jest jedną z nich i potrzebuje pomocy, żeby ich powstrzymać. Zaintrygowany? Rzuć okiem na załącznik. Co my tu mamy? Podarownik zamach. Lokalizacja: fabryka broni w koronie stadionu. Szczegóły: terroryści lubią wysadzać bomby, ale ci z ognistego świtu naprawdę robią to z rozmachem. Mają na koncie już kilka udanych ataków, to znaczy udanych dla nich, bo biotechnika raczej się nie cieszy, kiedy traci topowych pracowników. Nie wiem, co kombinuje Nell Springer, ale z jakiegoś powodu znudziło jej się członkostwo w ognistym świecie. Dziewczyna jest trochę spięta i w sumie trudno się jej dziwić. Organizacje terrorystyczne to nie inner, z którego wychodzisz, jak nie podoba ci się menu. Spotkaj się z nią na stadionie i pogadajcie o konkretach. O,
Już myślałem, że trzeba będzie ją eliminować. To takie rzeczy. Czemu mi się to zadanie nie aktywowało? Idź do Sławka Kati. A, właśnie, to jeszcze tego nie zrobiłem. Dobra, to pójdziemy na sam koniec już. Moment. Jedna rzecz tutaj zastanawia. Nie to. Gdzie ja tu mam iść? Będzie miejsce. Jest materac. Przekiwczący po raz drugi. I sprzedaż. Oje, jaka świetna światłość. Przeciekająca rura. Oto by ma wszy, dlatego ogoniła głowę z bagażnika do Wargestu. A tu nagle podejrzewam. A dla Wargestu? To jest kurwa czynsz za 3 miesiące. A kto to wcześniej skontował? Chyba mu coś nie szło. Nie interesuj się pokoju. Nell Springer? Kto cię przysyła? Znajomy Fixer. Jestem V. Nikt cię nie śledził? A co? W ognistym świcie już się połapali, że chcesz się wyłamać. Nie wiem, ale czuję to. Mam mało czasu. Hans wprowadził cię w temat? Ach, powiedzmy, że tak. O, Johnny się pojawił. Coś takiego. Mówił, że jesteś terrorystką o złotym sercu. Kurwa! Nie jesteśmy terrorystami. Masz w ogóle pojęcie, o co walczy Ognisty Świt? Żebyśmy wszyscy nie umarli z głodu, rozumiesz? Gdzie to widmo głodu? W Night City żarcie wysypuje się ze śmietników. Wy tam w miastach gówno wiecie. Myślicie, że czasy niewolnictwa się skończyły. Nie interesuje was, jak korporacje traktują farmerów. A oni mają już dość. Porzucają ziemię. A biotechnika obsiewa ją genetycznie zmodyfikowaną pszenicą i sprzedaje plony petrochemowi. Lubisz smak czutu? Nie? Tak myślałam. Zrekrutowali cię do Ognistego Świtu, czy sama się zgłosiłaś? Wychowałam się na farmie, jak większość bojowników Świtu. Całe życie pod butem korporacji. Wiedzieliśmy, że musimy zawalczyć o swoje. Ognisty Świt był dla mnie jak rodzina. Ale dla rodziny czasem musisz robić rzeczy, które nie pozwalają ci potem zasnąć. Jeśli popierasz to, co robią w Ognistym Świcie, to czemu chcesz im teraz nasrać do gniazda? Popieram ich cele, ale nie metody. Ja nie sądziłam, że będziemy zabijać ludzi. To, co mi kazali... Byłam naiwna. Pewnie myślała, że będą zbierać podpisy i gryzmolić slogany na prześcieradłach. Naiwna. To mało powiedziane. Wiesz co? Daruj sobie. Nie wynajęłam cię, żebyś spisał moją biografię. Trzymaj. Marna z ciebie, konspiratorka. Co jest na tej drzazdze? Zaraz, po kolei. Ognisty Świt zamówił u Hansena bombę sieciową. Chce przewieźć ją do Europy i zdetonować w siedzibie biotechniki w Berlinie. V, musisz temu zapobiec. Bomba sieciowa nie spowoduje żadnych zniszczeń. Myślałem, że terroryści lubią wielkie boom. Nie opłaca się rujnować budynku. Biotechnika zaraz postawi sobie nowy. Liczy się jedno. Straty w ludziach. Jak mam to zrobić? W koronie stadionu było kiedyś centrum rehabilitacyjne Nighthawks. Hansen przerobił je na fabrykę broni. Kod do wejścia to 1701. Mają linię produkcyjną i magazyny, ale ciebie interesuje eksperymentalny lab w starym basenie. To tam trzymają bombę. Jak ją znajdziesz, wgrasz do niej program z tej drzazgi. Kiedy za parę dni podłączą ładunek w Berlinie, impuls się zablokuje i nie rozniesie po sieci.
Po wszystkim chcę drzazgę z powrotem. Jesteś sentymentalna? Jestem ostrożna. Jak ta drzazga dostanie się w ręce ognistego świtu, to mam przejebane. Mało jest ludzi, którzy zgodziliby się poświęcić dla innych i nigdy nie usłyszeć dziękuję. Szanuję to. Może robię to dla siebie. Czasu nie cofnę. Ale ciągle mam jakiś wpływ na to, co się jeszcze wydarzy. Za długo siedziałam bezczynnie i zadręczałam się myśleniem o rzeczach, które zrobiłam. Czyli próbujesz za coś odpokutować? Dobra, wystarczy tych zwierzeń. Biorę się do roboty. Liczę na ciebie, Vi. Dostań się do fabryki broni na stadionie, używając kodu 1701. W tą stronę. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba po cichu wszystkiego robić. Weźmy kredyt. Kończymy ze stadionem. Morskie ślimaki! Morskie ślimaki. Inne specyfiki. Lewo. Pewnie jakaś winda będzie. Może będę, a może nie będę. Brak autoryzacji. 1701. Znajdę broni na stadionie. Strefa wroga. Powodzenia. Są tylko trzy takie w całym mieście. Trzeba być pojemnym, żeby próbować to kraść. Kurwa, no to bym wyjechał z miasta i już. Zobaczymy, na ile ta wieżyczka. Wow. Czyli jednak, no dobra. Będziemy tak robić. Zakończmy to! Może nie tak szybko. Okej. Co tyle? Znajdź drogę do budynku broni. Okej. Wysi techniczne. Ach, te poszukiwania teraz. I gdzieś jakieś wejście jest. Użyj. Co my tu mamy? Wiadomości, zrzut. Zabawki rekrutacyjne. A co tam jeszcze jest? Pliki. Oszuści, nie przyjmować zamówień. Oszuści i tak dalej, dobra. Sieci, nic więcej nie będzie. Dobra, dalej.
Tu coś mi to podpowiada. Nie. Ja wiem, tędy trzeba iść. Ukrywa 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy. Co my tu mamy? A tu na placie masz bombę intensywną. Okej, ona tutaj kuźwa. Dzięki, pomogłaś mi, rozumiem, wyluzuj. Teraz tak, mam obraz z oczy dookoła głowy. Mam obraz z monitoringu w fabryce. To ci ułatwi sprawę. W tym pomieszczeniu trzymają bombę. A tu jest... Tu na placie masz bombę. Interesuje cię tylko wejście na drzazgę. Rozumiesz? Niczego innego nie dotykaj. Dobra, gdzie tu jest? Garaż, produkcja, garaż. Produkcja. Ty kurwa, obudź się, za co ci płacą? A! A, to jest eksplozja. Oj! Gówno szybkie. Tryb sojuszniczy. No, dobij go. Bardzo dobrze. Perfekto. Zwykle w nieodpowiednim momencie amunicja się kończy. Faktem jest, że ja też w złym momencie ją używam. Przez to wszystko. Oni są. Pomieszczenie. Oh.
Skrupułami są gorsi niż korposi. Ci drudzy przynajmniej nie boją się pobrudzić sobie rąk. Masz pretensje do Nel, że sumienie nie pozwala jej zabijać niewinnych ludzi? Walka z korporacjami niczym nie różni się od prawdziwej wojny. Jeśli będziemy żałować przypadkowych ofiar, to nie wygramy i nic się nigdy nie zmieni. Minęło pół wieku od twojego małego występu w Arasaka Tower i co? Po kilku tysiącach ofiar nie został nawet pył, a nowa wieża stoi jeszcze wyższa. To był dopiero pierwszy krok w długim marszu. Ale przez takich miękiszonów jak Nel utknęliśmy w miejscu. Biegnę! Jest w pobliżu!
skuteczniejsza broń w sumie. Łoja cię. Odsłoniętą flankę! Zerwać kontakt ogniowy! Przegrupować! Jakiś cyberpsychol! Psychol. Dobra, idziemy. Nie interesujecie mnie. Działko. Ryb sojuszniczy. Czy one strali tymi działkami? Okej. Okay. Zaraz, to chyba było te działko, ono straciło miłoszność ze mną. Dobra. Niepokojące doniesienia płyną z Badlami. Co tu jest? Oczy serwoko, no, co się dzieje? Ognisty świt? Pamiętam. Wydaje mi się, że ktoś mnie śledził. Pośpiesz się. Kolejne strzelaniny odnotowano wzdłuż 1.156 oraz 100. Według świadków jest to konflikt pomiędzy planami. Jak dotąd liczba nie przekracza średnio. Pomimo tego... Prosimy cię! Amunicja kończy cały czas. Szykuj się na inwazję! Co tu się odkurwia? Tędy, tak jest. Dobra. Chyba to już będzie wszystko. Zdaje mi się. Dokładnie. Idź w miejsce spotkania z Nell. Dobra. Nie była, ten mi mówi, że znalazł kogoś na moim. Szybko. Raz, dwa. Budujesz białko? Lecimy, lecimy. 200 metrów. Przyniesiesz mi to resztę. Kolejny więc zrzut. No już tym razem zrzut się nie połaszę, nie przynajmniej nie w tym odcinku. Ona się kuźwa chce umówić, no. Mądrze. Co z bombą? Udało się? Rozbrojona. Już po wszystkim.
Szybko, daj mi drzazgę. Muszę uciekać. O! Co jest to, cholery? O kurwa, to nie koniec. Kurwa, zhakowali samochód! Co się dzieje? Sprzedałeś mnie, tak? Nie mam z tym nic wspólnego. Nell Springer, jesteś oskarżona o organizację zamachu na paryskie laboratorium biotechniki. Nie, nie, to nie tak bomba miało być. Bomba zabiła 32 osoby. Czyli jednak jesteś zwykłą terrorystką. Nie miałam pojęcia, że zginą cywile. To jest zadania. Przysięgam! Ręce na widoku. Nie poddam się. Zostań tutaj. No to 4-1. Łomienicko! Kontakt! Nie pierdalaj to! Sprawie? Porozmawiaj z Nell. No dobra. Tego też nie chciałaś. Nie, chyba nie. Dzięki, Vi. Mogłaś mi powiedzieć, że masz na pieńku nie tylko z ognistym świtem. Myślałam, że jak poznasz prawdę, to mi nie pomożesz. Wybacz. Źle cię oceniłam. Myślisz, że będziesz potrafiła sobie kiedyś wybaczyć? Nie wiem. Nienawidzę siebie za to, co zrobiłam. Masz całe życie, żeby to zmienić. Dzisiaj zrobiłaś dopiero pierwszy krok. Bez ciebie by się to nie udało. Dzięki, Vi. Powodzenia. Cholera, wielka szkoda. Okazuje się, że dziewczyna miała potencjał. Nienawidzę patrzeć, jak łamią się kariery. Ja, jak się palą kariery. Cóż, żeby światła chociaż zapaliła. Dobra, spoko. No dobra, ja w tym anturażu piramidy żegnam się z wami na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że się spodobał materiał. Mam nadzieję, że kolejne też będą całkiem ciekawe. Dzisiaj będzie dużo działo. Jeszcze. A zaznaczam, że jeszcze do finału troszeczkę mamy tych kontraktów do zrobienia i chciałbym je zrobić. Dzięki temu też i postać troszeczkę umocnić, bo niestety w finale nie będzie miękkiej gry. Jak tutaj była mowa, nie bądź miękki Shonem. Także może nawet i taki tytuł tam. Dobra. Trzymajcie się, nie przedłużam. Łapki, komentarze, wszystko się przyda dla rozwoju kanału i zasięgów. Dobra, na razie, hej. Będzie po tobie trochę sprzątania, ale i tak uratowałeś dzisiaj więcej ludzi niż zabiłeś. No i klientka cała i zdrowa, a to podstawa. Puszczam ci przelew i zamykam kontakt. No dobra, teraz koniec. Rozejść się proszę. Jeszcze widzę jedna rzecz. Okej. Okay. O! Więc w sumie to może nie będzie koniec jeszcze, kurde. Nowe sobie wycieraczki. Tak na szybko jeszcze zobaczymy. Pewnie. Dobra. To będzie już w kolejnym odcinku. Dobra, naprawdę, teraz już się trzymajcie, hej. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to lower.
to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.